siedzi w łóżeczku. On jest na łóżeczku. Oliwierek sam poprosił mamę, żeby pójść do łóżeczka. Super. Sam śpi tu, przynajmniej na tym filmie. Dzisiaj mamy dobry dzień, naprawdę. Wszystkie twoje rady działają. Widzę, udało się, tak. A oni chce się napić z butelki czy z kubeczka? Chcę napić z butelki. Brawo! Działa, Ewa, super. Słuchajcie, Monika sobie fenomenalnie radzi. Daje mu wybór ograniczony, super. Ej, jak pani? No pięknie. No ślicznie. A pani Ewa u nas była? Nie wiem, bo mnie to boli, rozumiesz? Nie chcę, żebyś mnie bił. Mówi o swoich uczuciach. To mamę bolało. Nie chcę, żebyś mnie bił. No jak kogoś uderzysz, to kogoś to boli, wiesz? Jeszcze warto byłoby w tej sytuacji pokazać przytul mamę. Zobacz, mama tak lubi. A nawet płaczę. Słuchajcie, ja widzę, że moje rady działają. Dzwonię, żeby im pogratulować. Cześć kochani! Cześć Ewa! Cześć, witam was. Słuchajcie, no tak naprawdę to ja dzwonię z gratulacjami, bo z tego co widzę, to prowadzacie to, o czym rozmawialiśmy. Nie oczekujecie cudów, tylko zabraliście się za konkretną pracę i małymi kroczkami, tak jak w przypadku oswajania z łóżeczkiem, wszystko to realizujecie. I naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem waszych zdolności aktorskich i improwizacyjnych. Tak, troszeczkę musimy ruszyć wyobraźnią, ale powiem ci, że ja sama się z tego śmieję, nie? Czasami z tą bebą latam po całym mieszkaniu, ale naprawdę działa. Działa cuda. Dobra, słuchajcie, a z tym łóżeczkiem, to widzę, że tak, kładziesz go na chwilę do tego łóżeczka, on się bawi. Widziałam raz taką sytuację, że sam chciał pójść do łóżeczka się pobawić? Tak. Sam też właśnie proponuje od siebie wychodzić z inicjatywą, żeby pójść do tego łóżeczka, tam poprzebywać, czy tam się pobawić i nawet się położy. Dlatego, no jest dziwne, dlaczego zawsze to była kara. No, a teraz sam proponuje, że chce do łóżeczka się pobawić. Ja pamiętam, Paweł, jaki ty byłeś nieprzekonany. No. A, widzisz, tato? Wiesz, co to muszą rodzice uwierzyć.